A jak to się zaczęło, że w wieku 6 lat zacząłeś trenować akurat szermierkę? O, zaczęło się to od tego, że miałem kuzynę, który kiedyś trenował szermierkę i wziął mnie właśnie na pierwszy trening. I z początku nie byłem przekonany do tego sportu, ponieważ bałem się, że może mi się stać krzywda przez to, że będę z kimś walczył. Udało mi się przełamać strach i zawalczyłem pierwszy raz za planszy i od tego momentu wiedziałem, że to może być mój sport na przyszłe lata. Myślę, że najbardziej pracowałem nad techniką walki, ponieważ zawsze byłem szybki w klasie, szybki w szkole, ale to potem się odbiło mi na walce. Robiłem głupie rzeczy i za szybko chciałem walkę skończyć. Mama zawsze chciała, żebym trenowała szermierkę, później zapomniała o tym dość. A jakoś akurat przyjeżdżaliśmy tutaj i się przypomniało i przyszłam tutaj zobaczyć i na następny dzień właśnie poszłam na trening, jakoś mi się to spodobało i dalej tutaj jestem. Powiedz, co jest najtrudniejszego w szermierce? Myślę, że najtrudniejsze jest zapanowanie nad swoimi emocjami, ponieważ czasami można dobrze walczyć, ale gdy nie jest wszystko pokładane, może się wszystko posypać. Jaką cechę ty musiałaś w sobie wypracować? Na pewno cierpliwość, ponieważ byłam bardzo niecierpliwa i nie umiałam wyczekać na dobry moment. Bardzo mi to pomogło i oczywiście też ta cierpliwość mi pomaga w szkole, ponieważ tak jakby lepiej się skupiam na lekcjach i pomaga mi to. Dzięki szermierce tak naprawdę mam zorganizowany czas i wiem, kiedy co mam robić i mam wszystko poukładane. Szermierka jest sportem walki, więc tutaj po prostu nie można bać się zadać tego trafienia. Wychodząc na planszę, tam nie ma przyjaciół, muszę wszystko zrobić i chcieć w zasadzie zrobić, żeby zwyciężyć. Szermierka w ogóle się strasznie rozwinęła, bo kiedyś był to wolniejszy sport. Bardzo duży nacisk kładzie się na to przygotowanie takie motoryczne szermierza, czyli jest szybkość, jest wytrzymałość, ta taka typowo specjalistyczna, jest siła, zawodnicy pracują na siłowni. Wszystkie te cechy, które w zasadzie powinien posiadać taki naprawdę rasowy sportowiec. Na pewnym poziomie ta technika jest podobna u jednego i drugiego zawodnika. Potem już są jakieś takie małe, drobne rzeczy, które posiada szermierz albo nie posiada, żeby zwyciężyć. Na szermierczej mapie Polski RMKS Rybnik jest widoczny. Tak, i jeżeli chodzi o młodzieżowy klub, na pewno jesteśmy jednym z najlepszych klubów w Polsce.